Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Izaka, przed wami kolejny poradnik do Counter-Strike'a Global Offensive, tym razem poświęcony strzelaniu. Poprzedni odcinek obejrzało tyle osób, a był on poświęcony pamięci mięśniowej, ustawieniu sensitivity i tak dalej, także możecie sobie go też zobaczyć, jeżeli ktoś go jeszcze nie widział. A w tym poradniku oczywiście skupimy się na jednym z najważniejszych elementów w Counter-Strike'u, czyli właśnie o strzelaniu. Bez strzelania no nie macie prawa wygrać rundy, także mam nadzieję, że w tym poradniku dowiecie się wielu ciekawych rzeczy, jak poprawić swoje umiejętności w strzelaniu, jak się przy okazji ustawiać i jak awansować przy okazji, dzięki temu mam nadzieję, w rangach w CS-ie. Zaczniemy troszeczkę niestandardowo, zaczniemy o nauce walki bez walki, bo samo strzelanie zaczyna się od przyciskania lewego przycisku myszy, tylko zaczyna się od ustawiania i na tym, na początku tego poradnika się skupimy, później sobie płynnie będziemy przechodzić do dalszych faz, czyli strzelania burstami, do strzelania full auto i tak dalej, także zapraszam was serdecznie do oglądania. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to zapraszam oczywiście do subskrybowania, do łapkowania w górę tego filmiku, jeżeli macie ochotę oglądać takich filmików, poradników do CS-a więcej, to na pewno się zmobilizuje. W roku 2015 takich poradników do CSGO będzie dużo, dużo więcej, bo w poprzednim roku był tylko jeden właściwie poradnik, nie licząc Akademii Taktycznych. Mam nadzieję, że w tym roku już będę was w stanie nasycić tymi wszystkimi poradnikami, no i wspólnymi siłami będziemy w stanie poprawiać nasze umiejętności w Counter-Strike'u Global Offensive. A teraz zapraszam na mapę Dust 2, gdzie pokażę wam kilka takich ciekawostek a propos ustawiania się i ustawienia celownika. Na samym początku tego poradnika przygotuję was do dalszej nauki strzelania, czyli po prostu pokażę wam kilka ciekawych rzeczy, o których warto pamiętać, które warto znać, albo których po prostu warto się nauczyć. I zaczniemy od umiejscowienia celownika na ekranie. To jest piekielnie ważna sprawa, słuchajcie. Część z was być może trzyma celownik cały czas w dole, jak biegacie. To jest wielki, wielki błąd. Dlaczego? Dlatego, że, no chociażby zobaczmy, będzie sobie rywal stał na przykład na długiej tutaj, w double dorsach. Jeżeli celujecie w dół, to zobaczcie, jak wychodzicie na przeciwnika, zobaczycie go już, to zobaczcie, jaka daleka droga dzieli was od jego głowy. Zobaczcie, jaka to jest długa droga. Dlatego pamiętajcie, celownik zawsze powinien być w takim miejscu, skąd może wychylić głowę rywala, albo gdzie wy wychylicie na głowę przeciwnika. Także cały czas celownik powinien być na poziomie głowy, tak? Czyli jeżeli wychylacie, zobaczcie, od razu wychylacie na przeciwnika, macie celownik bardzo blisko jego głowy, tak? To jest gigantyczna przewaga, jeżeli porównamy sobie celownik w dole, tak, do celownika na poziomie głowy. I trzeba o tym pamiętać. Słuchajcie, bardzo dobrym rozwiązaniem na trenowanie czegoś takiego, tak, trzymanie cały czas celownika na poziomie głowy, jest deathmatch. Wiele ludzi myśli, że deathmatch jest tylko po to, żeby po prostu strzelać do przeciwników. Niekoniecznie, wcale niekoniecznie. Dlatego warto grać na deathmatchach, nie tylko takich, gdzie jest only Dust 2, czyli po prostu tylko mapa Dust 2 w rotacji. Warto grać na wszystkich mapach turniejowych, które są rozgrywane na matchmakingach, czy na turniejach online'owych, czy lanowych. Dlatego, że nauczycie się po prostu placementu, ustawiania celownika na ekranie, który zawsze powinien być na głowie przeciwnika. Wchodzicie galą, celownik na tym poziomie, prawda? Żeby widzieć rywala. Patrzycie w środek, celujecie mniej więcej na tym poziomie, skąd może wychylić przeciwnik, tak? Idziecie w trupiarnię, celujecie też na poziomie głowy. Nigdy nie celujecie w dół, słuchajcie. Nigdy nie celujcie w dół, nie celujcie za wysoko. Celujcie zawsze na poziomie głowy, bo to wam naprawdę daje gigantyczną przewagę nad samym sobą tak naprawdę, jeżeli celujecie w dół. Także to jest porada przede wszystkim dla ludzi z niższych rang, bo często obserwuję takie właśnie błędy. Nie celujcie nigdy w podłogę, bo to wam nic kompletnie nie da, tylko wam przeszkadza w strzelaniu headshotów. Także to jest, słuchajcie, porada numer jeden, bardzo ważna. Cały czas celownik na poziomie głowy, naprawdę warto grać na tym meczu, żeby tego się nauczyć. Jak trzymać celownik na danej miejscówce, na danej mapie. Trzeba się nauczyć każdej mapy tak, żebyście wiedzieli, na jakim poziomie trzymać celownik, żeby mieć jak najbliższą drogę do głowy przeciwnika. Kolejna bardzo ważna sprawa, słuchajcie, to jest wychylanie się takie schodkowe, ja to nazywam. Naprawdę czasami nie warto wychylać się na raz, a często ludzie wychylają po prostu tak, na przykład na długo, prawda? Wiecie, że przeciwnicy wychylają z długiej, wychylacie się od razu na raz. To jest błąd. Dlaczego? Zaraz wam pokażę. Przypuśćmy, że już długa jest zajmowana na przykład, tak? Wyszła sobie jedna osoba, albo jedna osoba sobie tam jeszcze stoi. Jedna osoba sobie jeszcze stoi na długiej, jedna osoba sobie wyszła już tutaj, jedna osoba sobie wyszła już tutaj. Przykładowo, prawda? Tak często jest, gdy ludzie wychodzą długo i się rozbiegają. Bardzo często, słuchajcie, rzucicie sobie flasha górą, prawda? I wychylicie na długą po prostu. I teraz zobaczcie, co się dzieje po takim flashu, kiedy wychylacie na wszystkich rywali. Wychylacie na raz, prawda?
Strife'em. To trwa ułamek sekundy, dosłownie. Ale zobaczcie, co się w tym momencie dzieje. Rzuciliście flasha, wychylacie na pewniaka, bo myślicie, że mają flasha rywale. Niekoniecznie. Ten koleś akurat mógł wychodzić na przykład na długiej, ten akurat mógł się akurat odwrócić na przykład, tak? I tylko ten będzie miał flasha na przykład, bo najlepiej go złapał. I teraz zobaczcie, co się dzieje, kiedy wychylacie na trzech rywali. Możecie nawet nie zdążyć tego rywala zabić, bo wcelowany jest ten przeciwnik i ten przeciwnik. Mimo, że odwrócono, ale to bez znaczenia. Co trzeba w takim razie robić w takiej sytuacji? Najlepiej na takich pozycjach długa właśnie wychylać się schodkowo, czyli rzucacie flasha, wychylacie się raz, dwa, trzy. Sprawdzacie wszystkie pozycje, czyli dzięki temu zobaczycie jednego rywala, wychylacie się raz, celujecie w głowę, drugi raz, kolejny headshot, trzeci. Tak się wychylacie dokładnie. Flash i schodkowe wychylanie. Żeby nie było takiej sytuacji, że wychylicie się na trzech rywali, bo w takim momencie nie macie żadnych szans. No, jak to sobie wyobrażacie? Traficie jednego rywala maksymalnie. Rozpętacie full auto, ale nic z tego nie będzie, słuchajcie. Trzeba w takich pozycjach się wychylać schodkowo. Kolejny przykład, na przykład na gali, gdzie często też gala jest podwajana, prawda? Na przykład, jeżeli jesteście postacią terrorystów akurat. Tak sobie stoją, są odwrócenia, ale to bez znaczenia, może się uda. O, jakoś lepiej troszeczkę ich ustawić. No, załóżmy. I słuchajcie, co teraz? Wychylacie się na gali. Nawet sobie rzucicie jakiegoś tam flasha, prawda? Nie możecie się wychylać tak w ten sposób na raz, nie? Trzeba pamiętać o tym, że tutaj może być dwóch przeciwników, więc najpierw wychylać się schodkowo, znowu. Raz, dwa. Tak samo dalej gala, prawda? Zobaczcie, co się tutaj może dziać. Może sobie stać tutaj jeden rywal. Może sobie stać też tutaj jeden rywal. Może troszeczkę źle to zrobiłem w sumie. Jeszcze raz sobie tutaj ustawię przeciwnika. O, i teraz będzie dobrze, okej. Rzucacie sobie flasha galą, prawda? I wchodzi się na raz. I teraz zobaczcie, tutaj jest dwójka rywali już celowanych, tak? Ten dostał flashem za plecy, ten się mógł odwrócić, bo widział flasha. I co się w takiej sytuacji dzieje? Zabijecie maksymalnie jednego, jeżeli w ogóle. A co się dzieje, jeżeli wychylacie się statkowo? Jeden przeciwnik, drugi przeciwnik, trzeci przeciwnik. Jeden przeciwnik, drugi przeciwnik, trzeci przeciwnik. Także pamiętajcie, żeby w takich sytuacjach naprawdę korzystać z wychylania statkowego. I pamiętajcie też o pozycji celownika cały czas na ekranie, tak? Czyli cały czas pilnujecie, żeby celownik był mniej więcej na środku ekranu, tak? Znaczy, no jest zawsze na środku, ale żeby był na środku mapy, tam gdzie jest po prostu głowa przeciwnika, tak? Wychylacie się po prostu z celownikiem. Ten akurat sobie tak jakby kuca, więc tutaj trzeba celownikiem machnąć troszeczkę w dół. Wychylacie się statkowo. I headshoty wchodzą. Także to są takie cały czas porady walki bez walki jeszcze. I kolejna taka jeszcze ważna sprawa, słuchajcie. Kiedy przeciwnik wychyla się, na przykład z gali powiedzmy, biegnie sobie tędy, prawda? To taka pozycja jest trudna, żeby trafić po prostu rywala w głowę, tak? Trzymacie sobie celownik w głowie przeciwnika. Ale kiedy przeciwnik biega sobie bokiem, tak? Czy biegnie sobie do przodu, to ciężko jest go trafić. Jeżeli wychylimy się nieco bardziej, na przykład po skosie, prawda? To szybciej go zobaczymy i będzie dużo łatwiej trafić w głowę w takiej sytuacji. Pamiętajcie, że jeżeli ustawicie się bardziej pod skosem, a nie tak pod kątem prostym do rywala, tak? Czyli tutaj sobie, tu jest linia. O. Tutaj będzie biegł przeciwnik. To często takiego rywala jest ciężko trafić. Jeżeli sobie troszeczkę skrócicie kąt, tak? I będziecie sobie stali pod takim kątem tutaj, to ta wypadkowa prędkość na waszym ekranie będzie dużo mniejsza i będzie dużo prościej trafić w głowę, także warto sobie w takich sytuacjach ten kąt skracać. Na przykład na długiej, taka pozycja, prawda? Tutaj też jest dość trudna, dlatego że jeżeli będzie wam przeciwnik strafował i wychylał będzie sobie tędy, to ciężko będzie trafić w głowę. Wystarczy, że sobie wychylicie się troszeczkę bardziej, w ten sposób nawet, tak? Jeżeli przeciwnik będzie wychylał, to już ta wypadkowa prędkość będzie nieco mniejsza i już łatwiej jest trafić w głowę, także warto ustawiać się pod nieco większym kątem do rywala, żeby po prostu ta wypadkowa prędkość była mniejsza, żeby po prostu łatwiej było trafić w tą głowę. Także to są takie trzy porady przede wszystkim właśnie, jeśli chodzi o strzelanie, czyli umiejscowienie celownika na głowie przeciwnika cały czas, tak? Druga sprawa to jest wychylanie schodkowe, trzecia sprawa to jest większy kąt, tak? Stoicie sobie tutaj, wychyla wam rywal w ten sposób, ciężko jest go trafić. Ustawicie się tutaj, rywal wam wychodzi już troszeczkę pod kątem i łatwiej jest trafić w tą głowę oczywiście. Także to są te trzy porady na początek, które was przygotują do samego strzelania. A teraz już przejdziemy sobie do korzystania po prostu z broni.
I przechodzimy do części poradnika, na którą z pewnością wszyscy czekali, czyli po prostu do samego strzelania. Są trzy różne typy strzelania, które z pewnością wszyscy powinni znać. Pierwsza opcja to burstowanie, czyli po prostu oddawanie króciutkich serii strzałów z odstępem czasowym. Często dokładany jest do tego movement, czyli po prostu strzelamy sobie w ten sposób. Jak widzicie, jest to bardzo celne strzelanie. Cały czas te dwie kule, które oddaję, lądują w ten sam punkcik mniej więcej. Mimo, że dokładam do tego movement ADAD, czyli strajfuję z lewej do prawej strony. I tu jeszcze na przeciwnikach, jak to wygląda. Widzicie, że same headshoty wchodzą. To jest typ numer jeden. Druga opcja to jest strzelanie full auto, czyli po prostu przyciskacie lewy przycisk myszy i trzymacie go do samego końca, aż wam się skończył naboje często. To jest po prostu seria, przy czym każda broń, każdy karabin ma swój unikalny pattern, czyli po prostu jak się rozkładają kule. M4A4 wygląda tak. Tutaj mam nieskończoność amunicji akurat, ale to nie szkodzi. AK-47. Wygląda tak. Widzicie, że ten pattern jednej i drugiej broni wygląda dość podobnie, aczkolwiek AK-47 ma nieco wyższy rozrzut. Co trzeba też zauważyć przy okazji full auto, to jest to, że na początku kule lecą mniej więcej w linii prostej, później dochodzą i cały czas lecą w górę, tak? A później jak już są na tym jednym poziomie, to już wyżej nie lecą, tylko cały czas są na tej jednej linii, prawda? Czy to z M4, czy z Kałacha. Tutaj jeszcze na przeciwniku. Full auto z AK-47. Widzicie, że dość celne. Trzecia opcja to jest pestkowanie, czyli po prostu oddawanie pojedynczych kul. Też dokładając do tego movement oczywiście. To są trzy takie opcje, z czego ja przede wszystkim polecam wam opcję numer 1 i numer 2, przy czym opcja numer 1, strzelanie burstami, jest skuteczne przede wszystkim na średnie i dalekie dystanse. Opcja numer 2, czyli strzelanie full auto, jest przede wszystkim skuteczne na bliskie dystanse, na średnie również. Na dalsze już nie polecam, chyba że ktoś jest wielkim kozakiem i potrafi kontrolować to jak Krzysiek Getrite z NIP-u. Także to jest to, no i przede wszystkim na tych dwóch pierwszych trybach się skupimy. Co powinniście wiedzieć na początek przy strzelaniu burstami? Jak układają się serie dwóch i trzech kul z AK-47. Pierwszy pocisk leci idealnie w środek celownika. On jest idealnie celny. Drugi niekoniecznie. I że ten drugi pocisk leci czasami nieco na bok, czasami nieco do góry. Także trzeba o tym pamiętać przy strzelaniu burstami. Dlatego zwykle, gdy strzela się z kałacha burstami, strzela się dwoma kulkami. Nie trzema, bo trzecia kulka leci już wysoko ponad. Widzicie? To jest różnica. Dlatego przy strzelaniu z kałacha zwykle strzela się seriami po dwie kulki. Z M4A4 jak to wygląda? Pierwsza kulka oczywiście idzie sam w środek celownika, ale przy strzelaniu dwoma kulkami też jest identycznie. Czasami może poleciała na górę, bo za szybko może zacząłem strzelać, ale generalnie jest tak, że przy strzelaniu z M4A4 zwykle dwie kulki lecą w ten sam punkt. Przy strzelaniu serią trzech kulek trzecia kulka leci nieco wyżej. Może tego tutaj dobrze nie widać, ale tak jest. Powinniście to widzieć mniej więcej, że ta trzecia kulka leci nieco wyżej niż poprzednie. Także tak to się dokładnie rozkłada. I teraz przy strzelaniu burstami. Jak strzelać do przeciwnika? Najlepiej właśnie dwiema kulkami i strajfować lewo-prawo. Po co się robi strajfy lewo-prawo? Żeby unikać przeciwnika, żeby jemu jak najmocniej utrudnić strzelanie do was. Także wychylacie na rywala i strzelacie oczywiście celując w głowę. Wiecie, z M4A4 każda kula praktycznie ląduje w głowie przeciwnika. Możecie też strzelać burstami po trzy kule i wtedy celować nieco niżej na pewniaka, żeby trafić rywala, żeby na przykład go spowolnić. I wtedy ta trzecia kula, która leci nieco wyżej, może trafić w głowę przeciwnika. I w ten sposób możecie go spowolnić, teraz po tym update'cie z tagowaniem, bo jeżeli dostaniecie z M4 w ciało, to was spowolni.
na moment, prawda? I dzięki temu łatwiej jest wtedy trafić przeciwnika. Głowa jest mała, więc często ciężko w nią trafić. Także z M4A4 na początek możecie nie celować od razu w głowę przeciwnika, chociaż oczywiście warto, ale możecie też poćwiczyć sobie strzelanie po prostu w ciało, żeby spowolnić przeciwnika. I to i na długie, i na średnie dystanse. Dzisiaj celuję w ciało, celuję mu w łokieć mniej więcej, prawda? Czyli łatwo dość trafić, bo tu jest największa powierzchnia ciała, a trzecia kula już ląduje w głowie. Także to jest strzelanie z M4A4. AK-47 to już raczej strzelanie bursztów po dwie kulki. Widzicie, że strzelanie jest wciąż cały czas bardzo celne. Możecie też strzelać seriami po 3 kule, ale pamiętajcie, że tutaj już musicie celować niżej niż w przypadku M4A4, żeby ten trzeci pocisk wszedł w głowę i ten trzeci pocisk jest już bardziej randomowy niż w M4, więc jest nieco trudniej trafić, dlatego raczej polecam się strzelanie dwiema kulkami. Pamiętajcie też o zachowaniu odpowiedniej przerwy pomiędzy seriami, ponieważ zbyt szybkie ponowienie strzelania serii może doprowadzić do dużej niecelności karabinu, przez co po prostu nie traficie przeciwnika, także nie możecie strzelać w ten sposób. Zobaczcie. Wam się rozstrzeliwuje karabin i już nie celujecie w ten punkcie, w który celowaliście, tylko gdzieś na górze. Trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiedniej, tej krótkiej pauzy pomiędzy seriami. I tutaj pojawia się właśnie movement, który pozwala wam na unikanie strzałów przeciwnika, a jednocześnie korzystacie z tej przerwy, bo i tak podczas niej przecież nie możecie strzelać, bo wasz karabin będzie niecelny. Co jest bardzo ważne przy strzelaniu burstami? Movement, czyli musicie się nauczyć, musicie opanować do perfekcji sztukę strzelania przy strafowaniu AD-AD, czyli poruszaniu się na boki. Trzeba pamiętać, że żeby strzał był celny, trzeba na moment przystanąć w miejscu, czyli nie możecie strzelać w ten sposób. Bo zobaczcie, jak te strzały się rozchodzą, są bardzo nieprecyzyjne i to może was kosztować życie. Trzeba nauczyć się przystawać na momencik i w tym ułamku sekundy oddać strzał. Także polecam to nawet sobie przetrenować na początek na takiej pustej mapce, żeby zgrać sobie te timingi ze strzelaniem. Widzicie, że dzięki temu, że przystaj na moment, te strzały są już bardzo, bardzo celne. Podobnie jest z M4A4. Też nie możecie biegać w ten sposób. Bo strzały są bardzo niecelne. Powinniście standardowo na momencik, na ułamek sekundy zatrzymać się w miejscu i wtedy przejść na drugą stronę. Także na początek najlepiej przetrenować sobie to na pustej mapie, żeby zgrać sobie to strzelanie z movementem, bo to wszystko jest bardzo ważne. I dzięki temu będziecie nie tylko zabójczo skuteczni, ale też trudni do trafienia. I zakaczę też. Także trenujcie, słuchajcie, trenujcie sobie burstowanie, na deathmatchu najlepiej, razem ze strafem, tak, żebyście nauczyli się zgrać to w czasie, bo to jest piekielnie ważne. I wtedy na matchmakingach, na turniejach będziecie maszyną do zabijania na każdej pozycji. Dołożycie do tego placement celownika, dołożycie do tego wychylanie schodkowe i naprawdę wierzcie mi, że na te średnie i dalekie dystanse będziecie zabójczo skuteczni. Warto trenować na deathmatchu, co do tego warto trenować też na training game, bo to wszystko nauczy was strzelania. Warto na pewno się do tego przekładać, chociaż godzinkę dziennie spędzić na deathmatchu i gwarantuję wam, że poprawi się wasze strzelanie. A teraz przejdziemy sobie do full auto, a do tego przeniesiemy się na specjalną mapkę z workshopa.
i witam Was na mapce Training Recoil, czyli po polsku treningu recoila, specjalnej mapce, na której możemy ćwiczyć full auto. Link do tej mapki macie w opisie, wystarczy ją sobie zasubskrybować na workshopie i wtedy Wam się automatycznie pobierze, możecie ją sobie odpalić po prostu komendą map training recoil. W ten sposób dokładnie, strzałkami do góry, znajdziecie sobie tą mapkę. Albo poprzez po prostu gra z botami, wybieramy sobie bez botów mapy specjalnej, tam też ta mapka będzie. Bez znaczenia. W każdym razie, na czym polega ta mapka? Otóż słuchajcie, na ścianie macie takie animacje, wykaz patternów strzelania full auto z każdego karabinu. Tutaj przykładowo mamy AK-47 i jest pokazane dokładnie, jak kontrolować nasze full auto. Czyli przykładowo, idziemy sobie 10 kulami w dół, mniej więcej. No pierwsze dwie kulki oczywiście w jeden punkcik, później idziemy sobie w dół. Do lewej, do prawej i do lewej. Wielu z Was na pewno myśli, że przy strzelaniu full auto wystarczy po prostu celownikiem pójść w dół. Nic bardziej mylnego. Full auto z M4A4. Widzicie, co się dzieje. Oczywiście poziom tych kuli jest mniej więcej podobny, kiedy kontrolujemy full auto i idziemy w dół, ale zobaczcie, że jest jednak rozrzut. Podobnie z AK-47. Pójdziemy sobie znowu w dół. Widzicie, że ten rozstrzał jest dość duży. A co się stanie, jeżeli będziemy kontrolować full auto na podstawie tego, co zobaczyliśmy? Czyli tutaj mamy AK-47, idziemy sobie w dół, do lewej, do prawej i znów do lewej. Widzicie, że już to full auto jest dużo, dużo precyzyjniejsze, jeżeli tylko nauczymy się to kontrolować. Oczywiście zapamiętanie tego nie będzie łatwe, no ale trzeba po prostu dużo trenować. M4A4, idziemy sobie do dołu 10 kulkami, mniej więcej jeszcze troszeczkę na prawo te dwie kulki muszą iść, później do lewej i do prawej. Zobaczymy, czy faktycznie tak pójdzie. No zobaczcie, to jest full auto Krzysiek Getrite, ewidentnie. I widzicie różnicę? To jest M4A4, to jest M4A4 z kontrolą full auto. To jest AK-47 i to jest AK-47 z kontrolą full auto. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Kolejna ważna sprawa, jeżeli chodzi o full auto, to jest taki pewien mit, który się przyjął w Counter-Strike'u, że kucając mamy lepszą kontrolę full auto. To jest bzdura. Już Wam pokazuję dlaczego. Zobaczmy sobie teraz pattern na stojąco, strzelając z full auto z M4A4. Nie będę go w ogóle niwelował. Widzimy, co się stało. Zrobię teraz dokładnie to samo, ale kucając. Celownik troszeczkę do góry na ten sam poziom i zobaczcie. Wygląda to praktycznie identycznie, oczywiście tu jest random, jeżeli chodzi o kulę, ale generalnie pattern jest taki sam. Zaczynamy tutaj, kończymy na tej samej dokładnie wysokości. Podobnie jeżeli chodzi o rozstaw lewo-prawo, prawda? Tak to dokładnie wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze AK-47 może na tej ścianie. Tutaj sobie oddam może to full auto. Na stojąco. Na kucaka jeszcze tutaj też, mniej więcej, żeby było na tej samej wysokości. Widzicie, że poziom jest identyczny. Dokładnie tak samo to wszystko poszło, jak na stojąco. No i dlaczego teraz nie strzelać full auto na kucaka? Dlatego, że jeżeli kucacie, to jesteście najprostszym celem do trafienia. Z pistoletu, z karabinu, wszystko jedno. Jeżeli kucacie, to jesteście najłatwiejszym celem do trafienia. Dlatego warto jednak cały czas stać, nawet gdy kontroluje się to full auto, prawda? Dużo łatwo będzie Wam uciec z pozycji stojącej niż z kucającej. Czyli strzelacie, wiecie, że musicie się ewakuować, szybko uciekacie, błyskawicznie. Jeżeli jesteście na kucaka, zobaczcie, jak to dłużej wszystko trwa. Dlatego no warto jednak cały czas stać wyprostowanym. Jak trenować full auto? No najlepiej oczywiście zapamiętać sobie ten schemat w głowie i starać się jak najwięcej, jak najczęściej go trenować. Na początek możecie skorzystać z tej tarczy, która jest na tej mapce i starać się po prostu celować w środek przy kontroli full auto. Podobnie z AK-47. Z nauką full auto jest troszeczkę jak z nauką jazdy samochodem. Na początek macie trudności ze zmianą biegów, ale po pewnym czasie przychodzi Wam to automatycznie. Także jeżeli będziecie dużo trenować, czy na sucho, czy na deathmatchu, to w końcu wejdzie Wam to po prostu w Wasz umysł i będziecie robić to automatycznie, celując dobrze z full auto przy kontroli full auto przeciwnika.
I przyszła pora na kilka słów podsumowań tego całego poradnika i do tego posłuży mi przy okazji rundka na meczu, żeby sobie przypomnieć, o czym mówiliśmy. Także pamiętajmy o pozycjonowaniu celownika cały czas na poziomie głowy. Do tego wychylanie schodkowe. O, no proszę, ktoś mi chciał zostać od tyłu. Pamiętajmy o ostrzeniu burstami, o poruszaniu się, tak? Pamiętajmy o ostrzeniu flauto i o paternach do kałacha, dm4 i tak dalej. No i do tego najlepiej puścić sobie jakąś relaksującą muzyczkę, którą lubicie, bo jeżeli będziecie słuchać sobie czegoś fajnego podczas granat meczu, to się zrelaksujecie, wasz umysł się nieco rozluźni i będzie wam dużo łatwiej zapamiętać różne rzeczy, także warto o tym pamiętać. Mam nadzieję, że filmik o strzelaniu wam się podobał, mam nadzieję, że wam pomogłem, mam nadzieję, że ten filmik pomoże wam w rozwijaniu waszych umiejętności. Także jeżeli wam się podobało, jeżeli chcecie takich filmików więcej, to zostawcie łapkę w górę, to na pewno te łapki zmotywują mnie do kręcenia kolejnych poradników, a tematów jest naprawdę dużo, dużo ciekawostek mam wam jeszcze do przekazania. I zostawcie subskrypcję, jeżeli chcecie oczywiście być na bieżąco z kolejnymi filmami z Counter-Strike Global Offensive i nie tylko, bo ostatnio u mnie na kanale pojawia się coraz więcej różnych ciekawych, śmiesznych filmików, także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, mam nadzieję, że będziecie do mnie regularnie wpadali. I do zobaczenia na kolejnym filmiku lub na streamie. Popatki, cześć!